Word 2010, podobnie jak poprzednie wersje edytora, czyli wersja 2003-2007, umożliwia wygodne tworzenie, sprawdzanie i poprawianie dokumentów przez wielu autorów, przez wiele różnych osób pracujących nad jednym dokumentem. Możliwość pisania komentarzy oraz nanoszenia i zatwierdzania lub odrzucania poprawek szczególnie przydaje się w sytuacjach, gdy jedna osoba jest odpowiedzialna za tworzenie treści, a inna za jej kontrolowanie i odbiór. Jedną z prostszych, a zarazem ważniejszych funkcji dostępnych w zakładce recenzja, tutaj musimy wejść, są polecenia należące do grupy komentarz. Pozwalają one na dodawanie, usuwanie komentarzy oraz sprawne przechodzenie między nimi. Komentarze to nic innego jak notatki niezależne od głównego tekstu dokumentu, lecz w bezpośredni sposób dotyczące jego treści. Celem ich używania jest oczywiście przekazywanie wszelkich uwag, spostrzeżeń i sugestii związanych z tworzonym dokumentem, tekstem, ale niekoniecznie poprawianie ich bezpośrednio na tekście. Dodając komentarze, nie zmieniamy samego tekstu, samej treści czy formatowania, tylko go komentujemy. Jeżeli chcemy wstawić komentarz do danego tekstu lub danego miejsca w tekście, musimy się w tym miejscu ustawić lub zaznaczyć cały tekst. W naszym przypadku zaznaczę cały ten akapit i dodam komentarz, że tekst powinien być wyjustowany. W zakładce recenzja klikamy nowy komentarz. Komentarze domyślnie pojawiają się po prawej stronie, na prawym marginesie, w tak zwanym okienku adjustacji. Pojawia się domyślnie komentarz i w nawiasach kwadratowych, w moim przypadku L1, ponieważ pojawia się pierwsza litera, pojawia się inicjał nazwy użytkownika wpisanej w programie i jedynka, czyli pierwszy komentarz. Wpiszę komentarz, tekst powinien być wyjustowany. I przejdę niżej. Dodam kolejny komentarz, na przykład do tego tekstu, aby nie pozostawiać wiszących spójników. Zaznaczę A, kliknę jeszcze raz nowy komentarz. Nowy komentarz automatycznie wstawił się jako L2. Wpiszę nie powinno zostawiać się wiszących spójników, czyli tak zwanych szewców. Jeżeli chcielibyśmy zmienić albo zedytować komentarz, wówczas najprościej jest kliknąć w dany komentarz i można go zmienić. Jeżeli chcielibyśmy zmienić nazwę użytkownika, który dodaje komentarz, bo teraz widać, że jest L1, możemy albo wejść w plik po lewej stronie i w opcje programu. Wtedy pojawia się właśnie nazwa użytkownika i inicjały. Jeżeli na przykład zmienię, na przykład Jan, inicjał wpiszę na J, kliknę OK. Dodając teraz kolejny komentarz, ten komentarz automatycznie powinien się dodać innym kolorem i z innym właśnie inicjałem, ponieważ program Word automatycznie rozpozna ten komentarz jako komentarz dodany przez nowego użytkownika. Napiszę na przykład zmień formatowanie. Inaczej możemy zmienić tą nazwę użytkownika przez zakładkę recenzje, wchodząc w śledź zmiany i jest też zmień nazwę użytkownika. Aczkolwiek otwiera się oczywiście to samo okienko, w którym można wpisać nazwę użytkownika i inicjały. W zakładce recenzja w sekcji komentarz możemy również usuwać komentarze i przechodzić między komentarzami za pomocą dwóch przycisków poprzedni, następny. Jeżeli na przykład ustawię się na tym komentarzu, przycisk następny spowoduje przejście do następnego komentarza, przycisk poprzedni powoduje przejście do poprzedniego komentarza. Jak jestem na danym komentarzu, przyciskiem usuń możemy dany komentarz usunąć lub jeżeli chcemy usunąć wszystkie komentarze w dokumencie,
również jest dostępne takie narzędzie. Kolory, według których program Word dodaje do komentarzy, można też edytować. Jeżeli chcielibyśmy zmienić ustawienia właśnie koloru komentarzy, w okienku Śledź zmiany można wybrać opcję śledzenia zmian. W tym właśnie oknie opcja śledzenia zmian mamy komentarz. Widać, że są kolory komentarzy na adiustacji. Te komentarze automatycznie są kolorowane według autorów. I raczej sugerowałbym, żeby tą opcję zostawić wtedy program Word. Jednemu użytkownikowi przypisze kolor czerwony, drugiemu niebieski, trzeciemu jasnozielony itd., itd. Jak nie musimy, to lepiej tego nie zmieniajmy. Tutaj program Word sam będzie te komentarze w odpowiedni sposób kolorował. Komentarze można także pokazywać w inny sposób. To znaczy, można je ukryć z właśnie tego okienka adiustacji, a można je wyświetlać w postaci etykiet. W zakładce recenzja pod przyciskiem pokaż adiustację można wybrać dymki, czyli sposób wyświetlania, pokazywania tych właśnie komentarzy. Tutaj możemy wybrać pokaż wszystkie poprawki w wierszach. Jak to kliknę, wtedy widać, że po prawej stronie tych komentarzy nie ma, natomiast one zostały na tekście. Teraz jak najadę na dany tekst, chwilę poczekam, pojawia się to w formie etykiety ekranowej. Widać, że pojawia się nazwa użytkownika, data i czas dodania tej nazwy użytkownika z komentarzem. Tekst powinien zostać wyjustowany, czyli dany komentarz. I tak z każdym komentarzem. Wystarczy najechać, chwilę poczekać i pojawia się etykieta ekranowa z tym właśnie komentarzem. Jest to oczywiście kwestia przyzwyczajenia, sposób wyświetlania tych komentarzy, aczkolwiek w moim przypadku wrócę do ustawienia standardowego, czyli pokaż tylko komentarze i formatowanie w dymkach. W ten sposób możemy te komentarze w programie Word dodawać, usuwać, przechodzić między tymi komentarzami i dostosowywać sposób ich wyświetlania i ich wygląd.